Dzień dobry kochani. Dzisiaj powitanie z mojego samochodu. Właśnie dotarłam na miejsce, w bardzo ciekawe miejsce, ale jeszcze Wam nie zdradzę, gdzie jestem i co tutaj robię. Zaraz się dowiecie, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i mam nadzieję, że dzisiaj miło spędzicie ze mną czas. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story. Wanna shape the new. Pierwsze miejsce, które przede mną, to jest biuro. Właśnie przechodzę przez recepcję i tutaj już wchodzimy do pomieszczeń, w których znajdują się biura i nie tylko. Zobaczcie, sale konferencyjne za nami, jest też kuchnia. Tu, o. I pokażę Wam od środka troszeczkę, jak to wszystko wygląda, żeby tutaj za bardzo nie przeszkadzać pracującym osobom. Można by było powiedzieć, że to jest taka część, w której powstają pomysły, marketing, księgowość, wszystko razem, czyli zamknięte biuro. Kochani, czas na kolejną część, która znajduje się tutaj za drzwiami, ale jest ze mną dzisiaj Aneta, którą już bardzo dobrze znacie i będziesz mi dzisiaj towarzyszyć, prawda? Oprowadzać tak. Mi dzisiaj tak, po tym pięknym miejscu. Zaraz zobaczycie, gdzie wejdziemy, jak się ubierzemy i co tam takiego będzie się działo. Dobra, słuchajcie, żeby wejść do środka, musimy przybrać odpowiednie wdziankę. Pierwsza część, bardzo seksowna, czyli kapelutek. No nie. Aneta już stoi, słuchajcie, tutaj przede mną, nagrywa mnie, już jest gotowa. O, właśnie. Wszystkie włosy schowane? Tak, schowane. Dobra, teraz oczywiście wszystkie rzeczy są tutaj jednorazowe. I bardzo ważne jest to, żeby zachować odpowiednie zasady, zanim wejdziemy do środka, bezpieczeństwa, czystości i całej reszty. Także my już się wcześniej przeszkoliłyśmy z tych wszystkich zasad i tak jak widzicie, zaraz gotowa, wejdziemy do środka. Wszyscy się tutaj z nas śmieją. Atrakcja. Ale zobaczcie. Seksowne. Szlafroczek, można by było powiedzieć. Czekajcie, czekajcie, czyli teraz ośmielę. Okej. Jak się prezentuje? Doskonale. Słuchajcie, trzeba później zrobić jeszcze pamiątkowe zdjęcia. Bez tego kołnierza to by nie było to samo. No, o, właśnie. Ktoś bardzo dobrze pomyślał, żeby ten kołnierz zrobić. Tak. No i jeszcze uwaga, uwaga, oczywiście ochraniaczy na butach też mamy, także to jest najważniejsze. No to co? O, proszę, proszę bardzo. Gotowe? Idziemy dalej. Aneta, powiedz mi, gdzie się teraz znajdujemy? Jesteśmy w naważalni surowców. O, naważalnia surowców. Czyli tutaj po prostu planujemy masę kosmetyku, tak? A kiedy już mamy przygotowane i zważone masy, to teraz przechodzimy do tego oto tutaj pomieszczenia, gdzie w tej chwili jest naprawdę bardzo głośno i tutaj są już mieszane ze sobą wszystkie masy i wszystkie składniki. Kochani, kolejne pomieszczenie, w którym się znajdujemy, to jest miejsce, gdzie pakowane są kosmetyki. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z zewnątrz, ale też od środka. I będziecie mogli przekonać się, że każdy kosmetyk marki Bundy pakowany jest ręcznie. Czyli jak to mówi pięknie Aneta, handmade. We'll make it feel just right. Just look at that bright light. Believe in the magic, and we can save you from your past. This bond is always gonna last. When nothing else makes sense, just dance. What you gonna do? We're doing it all. The feeling is so. We're way past sunshine. Believe in the magic. All right, step into the moonlight. Get into that good time. Believe in the magic, and we can save you from your past. This bond is always gonna last. When nothing else makes sense, just dance. Kochani, jestem już po wizycie w fabryce kosmetyków marki Bundy. Może zdejmę okulary, żebym tutaj do Was bezpośrednio się odzywała, żeby Wam nie przeszkadzały. I tak sobie pomyślałam, że na zakończenie dzisiejszego filmu, który na pewno nie będzie długim vlogiem, ale mam nadzieję, że treściwym, powiem Wam, jakie są moje wrażenia, jeżeli chodzi o wizytę właśnie w Bundy. A jakiś czas temu tak sobie pomyślałam, że fajnie by było pokazać Wam serce marki, czyli miejsce, gdzie nie tylko powstają pomysły, gdzie zarządza się całą marką, gdzie tworzy się receptury, ale też cała ta produkcja marki, jak te kosmetyki powstają właśnie od środka. I dzisiaj z samego rana miałam taką możliwość, żeby właśnie udać się do Bundy i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Wy wiecie, że ja bardzo lubię markę i bardzo często też wspominam Wam o tych kosmetykach, pokazuję Wam je, zachęcam Was do korzystania z takich preparatów, które są naprawdę godne uwagi. A dzisiaj mogłam zobaczyć, jak panie składają te kosmetyki, jak je zamykają, jak je kontrolują, jak wkładają do tych kartoników, jak to wszystko jest foliowane, jak to wygląda na górze, w tych boksach, w których wszyscy siedzą, jaka atmosfera, wspaniała atmosfera zresztą, panuje właśnie w Bundy. I niesamowicie mnie to cieszy. Dla mnie też, dla osoby, która jest takim freakiem kosmetycznym i ma styczność z tymi kosmetykami praktycznie na co dzień, to było to bardzo fajne, miłe przeżycie i na pewno jakaś przygoda, ale też mam nadzieję, że tym dzisiejszym filmikiem udało mi się pokazać Wam, jak to wszystko wygląda od środka, bo Wy kosmetyki znacie tutaj z moich opowieści, albo z Waszej pielęgnacji, albo ze sklepowych półek, a chyba jeszcze nigdy nie widzieliście, jak one są tworzone i jak one właśnie powstają. Z tego miejsca chciałabym również podziękować przedstawicielom marki, osobom, które się dzisiaj ze mną spotkały, Anecie, która mi towarzyszyła i wszystkim tym, którzy pozwolili mi na to, żebym mogła wejść do serca marki, zobaczyć jak to wszystko wygląda od środka i też móc Wam przekazać. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za taką możliwość. No i kochani, tym akcentem chcę się już z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy filmik był dla Was nieco intrygujący, nieco interesujący, może troszeczkę bardziej zainteresuje Was marką. Wszystkie najważniejsze linki, jak zawsze, będziecie mieć w opisie do filmu, również namiary na sklep marki, jeśli jeszcze oczywiście nie znacie Bandi, a koniecznie musicie ją poznać, markę Bandi. Także kochani, żegnam się z Wami, zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych publikacji, trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa!